Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdes i zapraszam was na ósmy odcinek, nie ósmy już był poprzednio, dziewiąty odcinek z serii Total War Warhammer 3 po polsku w mini kampanii Upadek, gdzie w liczem przeklętym, jak sama nazwa wskazuje, chcemy doprowadzić do upadku Kataju. Moi drodzy, tak, w poprzednim odcinku zdobyliśmy sobie kaplicę alchemika, zdobyliśmy sobie Shangyang, gdzie mamy kolejną, stawiamy kolejną mroczną fortecę. Wyeliminowaliśmy jedną z armii tutaj tej frakcji Zaominga, zachodnich prowincji Wielkiego Kataju. No i kontynuujemy nasze podboje. Sam Zaoming postanowił tutaj trochę z nami się pobawić w ciuciu babkę, bo odpuścił sobie bronienie Shangyang, poszedł na pustynię, założył sobie tam obozowisko, zbiera swoje siły. Ja tutaj musiałem Khaganem po prostu pozostać z tyłu, żeby mu odgrodzić potencjalną drogę do naszych ziem na północy, żeby on ich tam przypadkiem nie zaczął odbijać, bo nasze garnizony raczej są słabusieńkie w tych takich małych prowincjach, nawet w mrocznych fortecach nasze garnizony są słabusieńkie, chociaż tą armią raczej by sobie nie poradził. Tu mamy wybrańców, nie poradziłby sobie. Ale tak czy siak mógłby zrobić sporo zamieszania, dlatego też Khagana tutaj z tyłu zostawiam i sobie w ogóle zastanawiam, czy ja w takim przypadku nie powinienem sobie... O! Olbrzyma chaosu dowerbować. Wiecie co, kurde, zrobię to. Mamy silną jednostkę, olbrzyma. Znaczy, nie jest tak silna jak była, jeszcze pamiętam ta jednostka w pierwszej części Total War Warhammer. Tam wtedy te olbrzymy siały naprawdę zamęt z tego co pamiętam i chaos na polu walki. Teraz już ich tak nie postrzegam. Zostały chyba też osłabione przez twórców, żeby nie były aż takimi przekozakami. Ale tak czy siak fajnie się prezentują na polu walki. Co jeszcze się wydarzyło? Otóż w końcu pierwszych moich grasantów zmieniłem sobie w wojowników chaosu, którzy co prawda w pierwszej bitwie w tym oblężeniu nie poradzili sobie jakoś wybitnie, bo prawie połowa życia im ubyło, tyle samo co grasantom w zasadzie. No, ale tak czy siak będą, są silniejsi po prostu. Porównajmy sobie grasantów do halabardników. W zasadzie poza prędkością. I patrzcie, tutaj się broni. Ohoho. Ale cała reszta statystyki jest zdecydowanie lepsza. Ale też grasanci mają poziom większy, czwarty. To akurat poziomy nie mają znaczenia dla siły broni. To jest ciekawe, teoretycznie. To nam daje większą dyscyplinę, większy atak w zwarciu, większą obronę w zwarciu. Ale ciekawe, ciekawe. No, tutaj już zwykli grasanci przy wojownikach chaosu wypadają gorzej. No tutaj mamy... Dobra, tutaj też mamy zwykłych grasantów, a tu mamy halabardników. To halabardnicy też bardziej mają się obroną tutaj szczycić niż atakiem. Wytrzymałością po prostu w trzymaniu linii. Dobra, moi drodzy, poza jakby zaproszeniem was na seans, to też zapraszam jak zwykle do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Mam nadzieję, że moja twórczość wam się podoba, jeśli tak, to właśnie chciałbym was prosić o wsparcie. I teraz tak, żeby już dłużej nie przedłużać, przejdźmy sobie do kolejnych działań. Kolejnym działaniem będzie pozbycie się tutaj tego Zaominga przeklętego i zaatakowanie kolejnej prowincji pustkowiów Jinshen. Tu mamy Port Hanyu, Wzgórza Zguby i Qiang. I żadnej z tych osad poza Xanwu nie widzimy. Ale ten port Hanyu jest gdzieś chyba tutaj, jeśli się nie mylę, albo ktoś gdzieś w tych okolicach. No i przejdziemy do dalszych bojów. Liczę na to, że Skaveni się włączą do walki, bo na moich wasalów, moi drodzy, nie ma co liczyć. Kazałem im atakować jedną z osad. Czasem oni siedzą na dupie i nic nie robią. Jak sobie tylko zerknę na ich infrastrukturę. Mają pomej. Dałem im pierwszą dużą osadę. Dałem, dosłownie dałem. Czasem oni sobie nic z tego nie robią, nie rozwijają jej w żaden sposób. Tutaj terakotowe cmentarzysko widzę rozwinęli. Okej, przynajmniej tyle. Odlewni kości swojej pierwszej osadzie dalej mają uszkodzony budynek. Też się tym nie za bardzo przejmują. Ale liczę na to, że też jedną bitwę dla mnie stoczą, to byłoby dobrze. Nie, dobra, moi drodzy, oddaję turę, zobaczymy co zrobi Zaoming, czy on będzie dalej parł na północ.
czy też może wycofa się do swoich pozostałych osad. Wycofuje się do Xenwu. Osady z murami, z tego co widzę. Aha, i tutaj mamy wielką paszczę. Nie wiem, czy zauważyliście wcześniej. Ci, którzy grali w Warhammera, na pewno w tą grę konkretnie na pewno ją zauważyli, bo to jest jedna z takich najbardziej charakterystycznych miejscówek na całej mapie. Ci, co nie grali, to zaraz wam pokażę. Aha, i co jeszcze się stało istotnego w poprzednim odcinku, to to, że zawarliśmy pakt o nieagresji z orkami. I to było dla mnie sporą ulgą, bo teraz nie musimy się już przejmować, że ktoś nam najedzie ziemię z zachodu, tam u góry, na samej górze mapy. Ale tak, tu widzę, że się tworzy kolejna armia. Zoming też werbuje, więc Kagan zaraz dołączy do Villagea. Bo Village sam w sobie mógłby mieć na przykład problem już z dwiema armiami. Tym bardziej, że Zoming jest już na 16 poziomie, a on jak się zmieni w smoka i ma odpowiednio skille rozwinięte, to będzie sensownym zagrożeniem, ale zobaczcie. Nasi wasalowie się obudzili. Jadą nas wesprzeć. Tam jedna armia, słabiutka. Ona nic nie da praktycznie, podejrzewam. Ale przynajmniej jakiś ruch wykonują. O, dostaliśmy hajs i trochę dłuż za wypełnienie misji, której, przepraszam, nie byłem nawet świadom. Dobra, ty wyłaź z tego obozu. O, a tu? Czemu tu się pojawia? Będziemy na szlaku, w dodatku w okolicach samego miasta, a i tak wpadamy tutaj w wyczerpanie. Ciekawe. Dobra, to chodź tu. Tam z kraj tych ziem. Prowincja już zaczyna ogarniać tutaj spaczenie Cincha bardzo dobrze. Już tu wyrosły kryształy ze skał. I nie tylko, bo spod ziemi również. Wyszło też jakieś oko się pojawiło tutaj, jak widzicie, oko chaosu. Miałem wam to pokazać. Bo tak się zastanawiałem nad tym modem, o którym wam wspominałem w jednym z odcinków. I tak, zobaczcie, on nie tylko tam jakby ulepsza widok właśnie różnego rodzaju spaczenia, ale też, zobaczcie tutaj, mamy ziemię należące do mrocznych elfów. W Kataju. Tu mamy taką infrastrukturę typową właśnie dla Wielkiego Kataju, ale co się pojawiło również? Zobaczcie, tutaj architektura typowa dla mrocznych elfów. Są jakieś domki, są jakieś namiociki. Drzewa też pozmieniały kolor, są bardziej ponure niż zielone. I ostatnio też szukałem czegoś, co będzie odpowiednikiem tego moda na ziemiach Skavenów. Tutaj mamy kamień spaczenia, ale to... Aha, w ogóle o spaczeniu zaraz powiem, ale to podejrzewam było standardem. Natomiast w końcu odkryłem, zobaczcie, to jest bardzo słabo widoczne, ale są. Tutaj raz. Tutaj dwa chyba. Trzy. Tutaj mamy chyba cztery. Tak. Norki, po prostu nory wykopane w ziemi, bo Skaveni żyją ogółem pod ziemią. I to jest chyba efektem tego moda. Najbardziej chyba niewidoczny efekt, ale jest, po prostu jest. Ja się trochę tego naszukałem, żeby cokolwiek znaleźć właśnie, ale pytanie. Czy to też nie są na przykład te norki? Nie, to chyba nie, ale to tutaj ciężko powiedzieć. Tutaj mamy chyba jakąś norkę, tu mamy jakieś kamyczki spaczenia. A właśnie, co do samego spaczenia i do Wielkiej Paszczy, bo o tym miałem mówić.
Ale zobaczcie, jak tutaj te spaczenie sięga, bo nasze ładnie się te kryształy sformowały. Ale co do spaczenia i wielki paszczy, bo to jest jedno z drugim powiązane. Mamy tutaj właśnie wielką paszczę. To ta wielka paszcza, taka otchłań w ziemi, która jest w jakiś sposób organiczna, bo widzicie wystające jakieś, nie wiem, czy to są zęby, czy kły. Tam w środku coś, mam wrażenie, żyga z przejedzenia. Jest karmione krwią. Zobaczcie, tutaj się przechyla ten wielki gar, tam spływa krew do środka. To jest bóstwo ogrów. Ogry oddają temu czemuś, ciężko nazwać stworzeniem, ciężko nazwać infrastrukturą, temu czemuś po prostu oddają cześć. I ta, z racji tego, że oddają cześć, w Warhammerze wygląda to tak, że jak dużo istnień oddaje czemuś cześć, wierzy w coś, to się jakby potem przekuwa jakby w rzeczywistość, można by powiedzieć. Stąd między innymi są bogowie chaosu, stąd są różnego rodzaju inne bóstwa, na przykład rogaty szczur, który jest bogiem Skavenów, czy właśnie wielka paszcza w przypadku ogrów, czy Sigmar w przypadku Imperium. Im więcej istot oddaje czemuś, jakiemuś istnieniu, jakiemuś bytowi cześć, im więcej osób w to wierzy i ogółem jakby wypełnia dogmaty tego bóstwa, no to tym bardziej to coś jest silniejsze. No wielka paszcza jest bogiem tylko i wyłącznie ogrów. Nie kojarzę żadnej innej frakcji, która by jej oddawała cześć. Natomiast skąd to się w ogóle wzięło? Bo to jest otwór w ziemi. Otwór w ziemi, który został spowodowany, że z kosmosu spadł olbrzymi meteoryt składający się właśnie ze spaczenia. A spaczeń to jest, mówiąc tak bardzo krótko i ogólnie, magiczny kamień, który zbierają Skavenie, w ogóle stąd takie fragmenty spaczenia na ich ziemiach też można znaleźć. Natomiast tutaj, zobaczcie, wszędzie ten spaczeń wyrasta dookoła. Ten spaczeń spowodował, że właśnie dziura w ziemi zmieniła się w byt organiczny i ogółem przebiła się z tego, co gdzieś czytałem, ale to być może są pogłoski, ten wielki kamień spaczenia, który spadł z nieba, czy tam meteoryt, wbił się tutaj, spowodował to powstanie tej wielkiej paszczy, która potem została nazwana Bogiem, i przebiła się z drugiej strony planety w miejscu, które nazywa się obecnie cmentarzyskiem Galeonów, gdzie jedna z frakcji wampirycznych piratów ma swoją siedzibę. Tu o. Jeśli ktoś z was widział to na żywo, to tutaj jest po prostu olbrzymi wir, który wiruje non stop praktycznie, bo tak, wiry się pojawiają w różnych miejscach, tak, tutaj ten wir jest na stałe. Nazywa się to cmentarzyskiem Galeonów i tutaj na rafach dookoła tego wiru swoją fortecę zbudował hrabia Noctilius z rodu von Karstein, czyli z rodu wampirzych hrabiów, który jednak oddał się z życiu pirata niż tam wampira w Sylwanii, ale to jest jakby historia na odrębną w ogóle mini kampanię, myślę. W każdym razie to tak pokrótce rzecz ujmując, żebyście się nie zastanawiali, co tutaj takiego do cholery jest. To tak, dla tych, co nie znają Warhammera, co w to nie grali, to właśnie wyjaśniłem. Dobra, wracając do rozgrywki. Hagan. A nie, ty dopiero podjechałeś. No to nie. Dobra, oddamy turę. Village niech się tutaj zregeneruje do końca. O, i mogę kolejnych grasantów ulepszać. Ty się zmienisz w... O, może wojownika z chaosu z wielką bronią, bo takiej jednostki po stronie Cincha nie mamy. Także zmieniajcie się. Wy się zmienicie też w halabardników, nie, w zwykłych, sorry, halabardników już mamy, to w zwykłych się zmieniajcie tych wojowników. No i w zasadzie pozostaje nam tylko do ulepszenia z takich podstawowych jednostek oczywiście, kawaleria. Bo potem wojownicy chaosu, ci podejrzewam tym się najszybciej uda, bo już mają poziom 5. Ich potem będę mógł zmienić w wybrańców Cincha. Tylko że trzeba mieć poziom 7, to w sumie też za niedługo. Także ta moja armia będzie coraz to silniejsza. No a wojownicy chaosu z wielką bronią są dobrą piechotą przeciwpiechotną, także mogłem jak najbardziej tutaj pójść tą ścieżką. Okej, okay, teraz tak. Shangyang, jak tylko ono się rozwinie.
Rozpocznę tutaj rozbudowę za kolejną turę. Będziemy musieli koniecznie postawić budynek związany z dochodem, bo jak tylko village wyjdzie z tej fortecy, to dochód nam konkretnie spadnie. A tego bym nie chciał, więc trzeba będzie inwestować trochę w rozwój naszej infrastruktury, tak żeby nam jak najwięcej pieniążków do skarbca spadało. Beijing, coś możemy dla kasy zbudować? Nie. No nie, tutaj dla rozwoju. Nie chcę tam budynek dla rozwoju, tam jest. Dobra, oddajmy turę. Kasą będziemy się martwili później. Aha, nie dokończyłem wątku. Ogry wierzą w ogóle w Wielką Płaszczę, a Wielka Płaszcza od jakby już jako bóstwo, bo na tyle ma dużo wyznawców, że jest bóstwem, odwdzięczyło się tym, że ogry dostały dostęp do unikalnej ścieżki magii, czyli do magii właśnie Wielkiej Płaszczy. Pamiętam, jak dokładnie się to nazywa, musiałbym sprawdzić, ale mają unikalną dla siebie ścieżkę magii, unikalne dla siebie czary związane właśnie z Wielką Płaszczą. Tylko ogrzy szamani potrafią się nią posługiwać, nikt inny na świecie. Ale to tak samo jak orkowie mają na przykład dostęp do swojej magicznej ścieżki Gorka i Morka. My to są dwie odrębne nawet chyba dziedziny magii, które niewiele się od siebie różnią, ale zawsze jakieś tam różnice są. Co jest jeszcze odrębną dziedziną magii, do której nikt nie ma dostępu? No dziedzina Cincha, w zasadzie tylko demony Cincha i wyznawcy Cincha ją znają, tak samo domena Nurgla, tak samo domena Slanesha. Cała reszta chyba jest już tak... A nie, jeszcze Krasnoludy Chaosu mają swoją unikalną ścieżkę magii. A tak poza tym to cała reszta jest dostępna dla przynajmniej dwóch frakcji. Albo ich większej ilości, bo czy to domena ognia, czy to domena niebios, czy to wyższa magia. Wyższą magią chyba potrafią się posługiwać elfy i... Nie, wysokie elfy i jaszczuroludzie. Nie pamiętam, czy ktoś jeszcze. Ale... Każdą inną, czy to domeną śmierci, czy to domeną nie wiem, bestii, metalu, tego jest po prostu więcej. Więcej frakcji może z nich korzystać. Takich unikalnych ścieżek jest mało i ogry mają swoją własną. Do tego po prostu do tej konkluzji zmierzałem. Dobra, ty chłopie, znowu spróbujesz triku z zasadzką. Kurde, my tu wszędzie będziemy odczuwali wyczerpanie, no ale trudno. W każdym razie spróbujemy tego triku z zasadzką. A Village też będzie odczuwał wyczerpanie, ale jest też niezbędny tutaj do powodzenia tej zasadzki. Bo on tą zasadzkę stworzy. Kagan jest tutaj przynętą. I zobaczmy, czy komputer się nauczy na swoich błędach, czy nas jednak zaatakuje. Pytanie, bo on się wzmacnia, ale widzę, że nieznacznie. Dobra, myślę, że spokojnie go pokonamy. Fajnie tylko, że gdyby tej zasadzki udało się skorzystać, a nie, że tracimy siły bez sensu. Co tutaj? Czemu mamy tak niską kontrolę? Niestabilność tu nam się... Dobra, te zniszczenia musimy naprawić, żeby to ogarnąć. Przynajmniej ten jeden punkcik na turę. A tak to im większe będzie spaczenie, tym większy będzie poziom kontroli, także nie powinno być źle za niedługo. I fajnie nam to spaczenie tutaj pokazuje, co się dzieje z ziemiami właśnie dotkniętymi spaczeniem. Okolice kaplicy alchemika są całe w kryształach, ale zobaczcie, w ogóle też tutaj, jeszcze wracając do myśli tej Wielkiej Płaszczy i tego meteorytu spaczenia, który spadł, on nie tylko spowodował powstanie tej Wielkiej Płaszczy i tego cmentarzyska galeonów po drugiej stronie, chociaż tego nie jestem do końca pewien. Bo to jest chyba tylko teoria niepotwierdzona przez twórców, ale spowodowało też powstanie miejsca nazywanego Spaczeniową Pustynią, która jest naturalną w uniwersum Warhammera. Gra tego aż tak dobrze nie oddaje, ale jest tak naturalną przeszkodą dla wszelkich wojsk próbujących dostać się do Kataju przez właśnie od strony tutaj kościanego szlaku
ogółem tych ziemi należących do ogrów, że po prostu Kataj nie musiał tutaj tworzyć na przykład wielkiego bastionu jak na północy. Ta pustynia spaczeniowa tutaj jest naturalną barierą ochronną dla wielkiego Kataju i w uniwersum Warhammera po prostu żadna armia nie potrafiłaby przez nią przejść bez dużego szwanku. Zresztą mieliśmy tutaj pokazane, że jak tylko ktoś próbował zejść ze szlaku, a nawet będąc na szlaku tracił siły, tak tutaj nasi dwaj lordowie. I widzimy też, że na tej pustyni spaczeniowej właśnie powstały kryształy spaczenia, które w dodatku dotknęły w jakiś sposób tych terakotowych strażników. Zobaczcie, oni są porośnięci tym spaczeniem, że to jeszcze tak właśnie a propos tamtej myśli. No, a spaczeń się raczej nie zmieni w nasze kryształy magii, te niebieskie. Ale to tak na marginesie. Dobra, moi drodzy, oddajemy turę. I w kolejnej albo Zaoming nas zaatakuje i sobie stoczymy bitwę ręczną, albo nie i wtedy będziemy atakowali Xenwu i spróbujemy to zrobić ponownie z marszu. Też kurde, tutaj jest garnizon. Tylko, że jak będziemy przeciągali tam oblężenie, to zachodnie prowincje mają tutaj tą jak ona się nazywa? Min Si, która może ruszyć obrońcom w sukurs i pomóc. Także dobrze by było, gdyby Zaoming tutaj jednak wyszedł i chciał zaatakować Kagana, nadział się na tą naszą zasadzkę i wtedy mielibyśmy zdecydowanie łatwiej. Okej. Żebyśmy mieli mieć powtórkę z rozrywki. To poboczna armia, a nie Zaoming się nadzieje. Nie. Nie weszła Min Si w zasadzkę. Wszedł Zaoming. Tylko on tą zasadzkę zauważył. Widzę, że frakcja zachodnia prowincja po prostu atakuje marionetki Zamentu. Zasadzka się widocznie nie udała. Mamy tutaj pewne zwycięstwo. Ale mamy dwie pełne armie Katajów, w tym co od groma po prostu łuczników, bo mamy tutaj trzy jednostki. Cztery w zasadzie. Osiem jednostek łuczników. Tutaj są wojska zaciężne z frakcji ogrów. Lwy, ogrzybyki z żelaznymi pięściami i gnoblary. W miarę podstawowa piechota Kataju, no ale przede wszystkim Zaoming sam w sobie. On jest bardzo mocnym przeciwnikiem, szczególnie jak się zmieni w smoka. Co prawda mamy tutaj czym mu odpowiedzieć. A, też sporo kawalerii. Ja to chcę rozegrać ręcznie, skoro mamy tutaj pewne zwycięstwo. No kurde, rozegrajmy to ręcznie, tylko zrobię sobie, wiecie co, szybki zapis. Gdybym dał ciała, to się cofnę. No Zaominga samego w sobie będzie ciężko pokonać. Tutaj mam jeszcze czarodziejkę. Sam Zaoming też potrafi zresztą czarować. Ale liczę na to, że tutaj nasza armia, wzmocniona armia, sobie da radę jakoś. Toczmy bitwę. Kurde, w dodatku armia Kagana jest w trybie marszu, to oni będą zmęczeni w tej bitwie. Niedobrze. Sam Kagan myślę, że już by Zaominga nie pokonał. Nawet z tym olbrzymem chaosu. Nawet z płomiecami, których ja kurczę nie potrafię tak dobrze w bitwach wykorzystywać, jak widocznie komputer, który nabija całą masę zabitych w walkach. Ja bardzo często tymi płomieńcami rażę swoich, po prostu one mają bardzo dużą siłę rażenia, ale łatwo właśnie popełnić ten błąd i zaatakować swoich. Dobra, moi drodzy, mamy
Mamy pustynię spaczenia. Są tutaj konkretne efekty i cieszę się, że twórcy właśnie podeszli do tego w ten sposób, że pustynia spaczenia ma swój unikalny efekt. Mamy takie tereny półpustynne, wieloma skałami. O, i też jest spaczenie Cincha widoczne. To niebo jest typowe dla spaczenia Cincha, także bardzo fajnie mi się podoba tutaj, jak mamy mieszankę terenu charakterystycznego dla jednego dosłownie fragmentu mapy w całym świecie Warhammera, czyli pustyni spaczeniowej. Mamy też wpływ spaczenia Cincha tutaj, całe te piękne niebo, to jest wynikiem właśnie spaczenia Cincha. Szkoda tylko, że tych niebieskich kryształów wystających z ziemi też nie widać na tej mapce. W każdym razie tak. Musimy wykorzystać ten teren. Oni mają sporo łuczników. Na łuczników dobre będą między innymi ogary chaosu, więc niech one się tutaj skitrają za tą wielką czachą, żeby ich nie było widać, to wtedy one polecą tam po łuku na wroga. My się rozstawimy, chyba najsensowniej będzie na wzgórzu. I teraz tak, w pierwszej linii staną moi grasanci. Nawet bym powiedział tutaj. Dalej, wy sobie pojedziecie na skrzydle. Trole gdzieś tu z tyłu bardziej. Chociaż też, jak idą od flanki. Wy pójdziecie tutaj w drugiej linii. Wy też pójdziecie tutaj w drugiej linii. Chociaż może jedni też jeszcze tutaj z boku. Tutaj pomiędzy wojownikami olbrzym. Tutaj. Zobaczmy sobie w ogóle tego olbrzyma z bliska. Zobaczmy go z poziomu zwykłego śmiertelnika, powiedzmy. No, nikt by chyba się nie chciał z czymś takim mierzyć. Zresztą fajne, jeśli ktoś dobrze używa wyobraźni, to można mieć fajne wyobrażenie po grze w Vermintide'a, gdzie gramy po prostu postaciami będącymi, nie powiem, że zwykłymi śmiertelnikami, ale osobnikami standardowego ludzkiego wzrostu, powiedzmy, i tam się trzeba mierzyć z różnymi przeciwnikami, głównie z Skavenami, jak sama nazwa wskazuje, Vermintide, ale też między innymi trafiają się tam tacy przeciwnicy jak trolle. One są już naprawdę wielkie, nawet tacy wojownicy chaosu, nie, to są opuszczeni. Tu są wojownicy chaosu. Oni jak się tam trafiają, to też są wielkimi bydlakami. Oczywiście nie tak wielkimi jak olbrzymy czy trolle, ale też są po prostu wyżsi od naszych postaci. Można fajnie to sobie potem wyobrażać właśnie grając w Warhammera, jak na przykład mamy inne jednostki, jak one by wyglądały w tej grze, jak one byłyby wielkie, jak dużym byłyby zagrożeniem. Dobra, tu mamy pomioty. Pomioty też tam były, też były cholernie mocnymi przeciwnikami. I tu mamy nasze płomieńce. Płomieńce też pójdą sobie na... Albo, bo obawiam się, że gdyby płomieńce, wiem, że gdyby płomieńce były za naszymi jednostkami, by raziły, no to płomieńce nie walą tymi swoimi płomieniami łukiem nad naszymi wojskami, tylko walą nimi na wprost i w ten sposób byśmy razili też swoich, do czego nie mogę dopuścić. Dobra, rozmieścimy wojska, rozpocznijmy bitwę i czekajmy na tutaj na posiłki Villicza. Tam co jest? A chłopscy jeźdźcy, to nimi się w ogóle nie przyjmuje. Ale widzę, że Zhao Ming, zanim ruszy do walki, to on też czeka na swoich, na swoje posiłki, także nic się tutaj teraz nie będzie ciekawego działo przez chwilę. Ale to oni muszą podejść do nas, to oni nas zaatakowali. Że gdybyśmy mieli tutaj standardowe jednostki kuszników czy łuczników, to ja te wojska bym spuścił poniżej tego wzgórza, żeby nasi mieli lepszą linię strzału. Ale skoro tych jednostek nie ma, to niech wrogowie się wspinają do góry. Tym bardziej, że nasi są już zmęczeni tym, że byli w trybie marszu. Dobra, czekajmy na te posiłki. Jeszcze tylko parę sekund. A potem będziemy czekali na nadejście wroga. Dobra, pojawiają się nasi. Tak jest. Cała masa wojsk. Zobaczcie, jak wielkie są te konie chaosu.
Dobra. To tak. Was zaproszę też tutaj na flankę. Dalej, trolle. Tutaj. Płomieńce. Skryjcie się na razie tu. Kawaleria. I druga kawaleria. Razem tu. Pomioty. Tutaj. O, wróg się już też pojawił. Też ich jest tam całkiem sporo. Dalej, village tutaj. Wzniosły bohater tutaj. Mag tutaj. Cała ta moja piechota. W sumie możecie się wymieszać. Różowe strachulce, moja jednostka. Jedyna jednostka strzelająca z dystansu gdzieś na tyłach. Wychodźcie tu. Wy płomieńce tutaj może. Co tam się nam zbiera? Kawaleria. Mag. Zróbmy tak, że moja powietrzna kawaleria się jednak tu przeniesie. Opuszczeni mogą sobie podejść gdzieś. Tu. Co tam się zbiera z kolei? Lwy. Nefritowy lansierzy, czyli kawaleria i kawaleria chłopów. Nie będzie specjalne zagrożenie. Wszyscy mają swoje rozkazy? Chyba tak. Ale tak, skoro kawaleria nam się zbiera na flankach, to my też sobie tutaj zbierzemy halabardników na flankach. Spreading insanity. Gdzie mamy wylicza? Będziesz, chłopie, dużo czarował. Przynajmniej powinieneś. A tak, was poproszę, różowe strachulce, na samą górę. No, przeciwnik się rozstawił. Co? Na co czekacie? Przypominam, że to wy postanowiliście nas zaatakować. To mamy ogry. A ruszacie czy nie ruszacie? Rozumiem, czemu czekają. Będę musiał pamiętać potem, żeby te płomieńce wycofać. No, ale chodźcie. Nie chcę czekać. No nie wiadomo na co. Zmieniają znowu swoje ustawienie. Chyba czekali, aż nasza armia się w całości pojawi. Tylko my tu mamy nefrytowych lansierów. Oni już się zbliżają powolutku. Byłem przeciwnik troszkę zmienia ustawienie. Kurde, gdybym miał jakąś artylerię, bym mógł już ich razić. Wtedy byliby zmuszeni do ataku. Gdzie ty możesz najdalej sięgnąć tym czarem? Gdzieś tu. A bliziutko niestety. Gdybym tak ich trochę sprowokował. Kurde, tu są kusznicy. Myślałem, że zajadę moimi grasantami na koniach, którzy są dystansowi i by ostrzelali tutaj tych nefrytowych lansierów. Trochę by może ich to zmusiło do kurde ruchów jakiś. Na razie to sobie po prostu czekamy. No ale ma przeciwnik 40 minut, bo taki mam limit ustawiony na wygranie tej bitwy. To oni nas zaatakowali, więc my sobie możemy czekać. Patrzcie, wrzuciłem najszybsze tempo, a i tak przeciwnik się rusza jak w smole. Przyspieszone tempo dosłownie nic nie dało. Dobra, coś tam minimalnie daje, ale wrażenie... No dobra, to idzie najwolniej, normalnie. To idzie minimalnie szybciej, to jeszcze idzie minimalnie szybciej. No kurde, ruszcie tyłki.
No, atakujcie, atakujcie. Prawie, wiecie co? Jestem chyba zbyt niecierpliwy, ale widzę, że kuszników tutaj trochę wywiało na bok. Sprowokujmy ich trochę do ataku naszymi grasantami. Postrzelamy konnicę wroga. Zobaczymy, czy to zmotywuje wroga do ataku. Zabiliśmy kilku. Ale nas ktoś... O, dobra. Przeciwnik rusza. O, my się wycofajmy. Minimalne straty spowodowaliśmy. Widzę, że jest... dwóch leży. Mamy tutaj dzidy takie wbite w ziemię. Tymczasem efekt był taki bardziej magiczny. Jak nasi... Aha, to są dzidy jakoś tak z magią nasycone. Dobra, kilku zabiliśmy konnych. Kilku dosłownie. To jest kto? Aha. Są ci dziwni... dziwni strzelcy, których nie znałem wcześniej. Już myślałem, że mają jakiś magicznie daleki zasięg, ale... nie. A tutaj czekam, aż się naszym odnowi bariera magiczna. Mrawiliczu. Gdy ty sięgasz tymi swoimi czarami? Wiesz co, podejdź na tytuł bliżej, skoro przeciwnikowi się nie kwapi do... przeciwnik się nie kwapi do ataku. Tego trochę zmotywujmy. Zaraz wejdzie nam w zasięg. Co dziś już wszedł? Dobra, rzucaj zaklęcie. Zobaczcie, co tu się dzieje z wrogiem. Aż nie widać, ale prawie cała jednostka została praktycznie wchłonięta przez ten magiczny wir. No i dobrze, jednych łuczników, tam kuszników mniej, spierdzielają. To jest wasza kara za to, że tak długo zwlekaliście, ale czekajcie, bo ktoś mi tutaj już obrywa od strzału. Już mi tu kusznicy atakują, czy tam łucznicy. Dobra, nie ma co czekać w takim razie. Bo my nie mamy jak za bardzo odpowiadać. Mam tylko jedną jednostkę strzelającą, która nie sięga swoimi pociskami. Więc w zasadzie cała moja hałastro. Skoro przeciwnik próbuje nas wyczekać i ostrzeliwać, to nie ma co czekać. Do przodu, zapraszam. I niech się dzieje chaos. W zasadzie tak, tylko żeby ten chaos jednak miał trochę większy sens. Wy tutaj tych chłopskich jeźdźców zaatakujcie. Wy na razie się nie zapuszczajcie, bo będziecie zaraz celem łuczników. Chociażby może na ogrów. Tutaj możecie zaatakować sobie kawalerię. Czego my tu jeszcze mamy? Aha, z halabardami. Zaatakujcie też tych. Wy możecie zacząć ostrzeliwać tych tutaj włóczników. Tam, gdzie sięgniecie po prostu. No, ale już sięgacie, atakujcie.
Bo potem jak nasze woj... No i kurde, zanim zaatakowali, to spierdzielają. Dobra, trochę oberwali od pomieńców, ale teraz pomieńcy będą musiały zajść od boku. Bo inaczej im się, czy innym naszym się oberwie. To jest tak. Się po prostu będzie dział teraz naprawdę potężny chaos, bo jest za dużo jednostek, żebym ja nad nimi potrafił odpowiednio zapanować. Ty tutaj wbijaj w tych chłopskich jeźdźców. Możesz znowu rzucić czarem. Albo poczekaj na jakieś większe skupienie, bardziej może ty rzuć tymi ogarami. Jesteś tu daleko. Dawaj tu. Dobra. No jest naprawdę konkretne pole walki. Village mi tutaj wszedł niepotrzebnie w starcie z wojskami wroga, a wręcz ogary. Ogary miały iść na flance. Niech one mi tych dorwą. To jest tak, moi latający rycerze. Brać mi się za te podniebne latarnie. Miejsce tutaj. Dalej, tu mamy wzniosłego bohatera. Niech on atakuje tutaj Zaominga. Jego trzeba będzie wesprzeć zaraz też. Ale tak, wy atakujcie tych. Wy tu chodźcie trochę bardziej bokiem. Zostawcie płomieńcom pole do ataku. Gdzie jest mój olbrzym? Olbrzym też niech idzie na Zaominga, chociaż tutaj mamy kurde halabardników. Ale na halabardników w takim razie pójdą po prostu wojownicy chaosu. Atakować, po prostu... Atakować. Mam jakieś większe zgromadzenia wroga. Tu mi w ogóle ktoś magią nawala. Wojowników chaosu. Village. Village jest tu. Opuścimy sobie standardowe zaklęcie na razie na tych. Ale nawet od podstawowego zaklęcia oberwali sensownie. Sorry, że tak dużo przerywam tutaj, ale po prostu inaczej nie dam rady garnąć tematu. Kto tu walczy? Z halabardami wojownicy, dobra. Opuszczeni widzę, nic nie robią. Te opuszczeni mogą atakować też tych tutaj, powiedzmy. O, płomieńce. Kurde, aż nie mogę kamerki ustawić. Czemu oni nie atakują, co? Warriors of Sinch! No. Porwali. Dobra, znowu muszę zatrzymać, bo nie wiem, co się dzieje. Mi tych atakować. Podniebne latarnie już widzę są atakowane. Teraz tak, wy tu. Wy możecie zaatakować wrogiego maga. Dalej ostrzeliwujcie tutaj tych. Proszę bardzo, jak najbardziej. Wy atakujcie tutaj. Albo dołączcie tam może do starcia. O, i Zaoming już się zmienił w smoka. Będziemy potrzebowali teraz ostatecznej przemiany. I musimy się skupić na nim, bo on tu zaraz rozpierdzieli nam system. Trolle, czemu trolle nic nie robią? Drugie trolle też nic nie robią.
A wy już tutaj atakujcie tych. Tak jest. Jak miotacze ognia, tylko z magii. Ale zobaczcie, moi też przez to oberwali. Cofnijcie się, bo płoniecie. Dobra, momento. Czemu trolle nic nie robią? Oj. Tutaj przeciwnik nam rzucił wirem ognia. Moi grasanci, chyba tak, ci, którzy przybywali blisko Zaominga, właśnie uciekają. Zaoming trochę już oberwał od mojego czaru głównie. Tak, mamy burzę ognia, którą możemy rzucić, to rzucajmy. Tutaj na tych. Nie, tu jest village. Też rzucisz kolejnym czarem. Tu masz całkiem spore zgromadzenie wrogów koło siebie. Nasi co prawda też oberwą przez to, ale... Pewnicy chaosu. Teraz spróbujcie się stąd wydostać, zanim village rzuci czarem. Dobra, wy się już wycofajcie, bo robicie chyba więcej szkód niż pożytku. Tak coś czuję. O, i burza ognia atakuje. Jednostka rozpierdzielona w drobny mag. Bardzo potężna umiejętność. Dobra, znowu trolle nic nie robią. No, to są jakieś żarty. Ale większość formacji wroga już ucieka, po prostu spierdziela ile... Także zaraz ich nie będziemy widzieli. Dobra, dalej. Co tutaj się dzieje? Moje ogary dopadły... Aha, tłuką się z ogrzymi bykami. W ogóle nie wiem, czemu do tego doszło. Ale tutaj też wojownicy chaosu są, którzy zostali zaatakowani przez nefrytowych lansierów. Okej. Okay. Wy możecie atakować tych. Wy tutaj... tutaj z tymi walczcie. Ty się wycofaj. Wy też tu atakujcie. Kogo tu mamy? Wojowników chaosu. Wy atakujcie. A, stado szablozamnych już ucieka, to ich nie dogonicie. Tych atakujcie, nefrytowych wojowników, którzy też już uciekają swoją drogą. Ale warto byłoby tutaj... O, olbrzym też nic nie robi. Gdzie jest natomiast Zaoming? Tu, no to atakować mi Zaominga. A village... Tu bym rzucił tym zaklęciem, tylko obawiam się o swoich, po prostu. A tu rzucimy w takim razie czarem, który... Albo może tym... Zaatakuj Zaominga. A, stado szablozamnych wraca. Wy mi tu atakujcie tego maga. Dobra, zobaczmy sobie na chwilę w ogóle cały widok z góry. Moje wojska są w zdecydowanej przewadze. Większość przeciwników... Tam gdzie widzicie te takie migające ikonki, to są przeciwnicy, którzy albo już uciekają, albo są na skraju ucieczki. Tutaj się trzyma ta grupka. Tak. Ich zaraz village załatwi swoim czarem. Dużo naszych już uciekło i zobaczymy, jak zareagujecie, moi panowie, na piekielne wrota. Żeby sam village nie oberwał od swojego czaru. Mojemu villageowi spada dyscyplina. Glory
No, praktycznie widzieliście, co tu się stało właśnie. Tak, moi wojownicy chaosu też oberwali niestety. Naj, załomięk tutaj wydostał się z całej tamtej bitwy. To ja poproszę. Aj, trochę to potrwa, zanim znowu tego czaru będę mógł użyć. Chciałem już poprosić o kolejną, ostateczną przemianę. Ale patrzcie, przeciwnik niby traci te morale, ale zaraz się wraca, więc nie jest z nim jeszcze tak najgorzej. Mamy tą misję, czyli generał wojsk wroga. Wy nie strzelajcie przypadkiem swoich, bo jest takie zagrożenie. Zaoming walczy teraz z moimi rycerzami zagłady, z tego co widzę. Dziwnie się tu poruszają. Kurde, tutaj pomiot Cincha, jeden z moich pomiotów Cincha, chyba ten, tak. Krowo oberwał, także wy się wycofajcie. Role w ogóle gdzieś się skryły z tyłu. O, możemy rzucić ponownie ostateczną przemianę, no to ponownie na Zaominga. A oni są w jakiś sposób czymś wzmocnieni. Nie wiem czym, ale nawet nie zauważyłem, kiedy wygraliśmy. Atakować mi tego smoka. Ale chyba nic nie zdziałacie. No, w każdym razie bitwa wygrana, nie straciliśmy żadnej jednostki. Najbardziej mi się podobały, gdzie te miejsca są, gdzie Village rzucał swoje czary. Nie wiem, czy to nie było na przykład tutaj, jeden z tych czarów, który został rzucony właśnie, bo mam całą masę ciał. Nie wiem, czy nie tutaj. Wydaje się, że jest dużo moich ciał, moich żołnierzy. Ale wiecie, o co mi chodzi. Tam, gdzie były piekielne wrota rzucone. Tam przeciwnik zaliczył naprawdę koszmar. Dobra, kończmy tą bitwę. Mamy pewne zwycięstwo. Trochę początek nam się tutaj wlókł, bo przeciwnik się nam nie kwapił do walki. Ale potem, jak już się zaczęło, to było całkiem sensownie. Tylko sorry za te przerywniki. Naprawdę, jak mamy tak dużą bitwę z tyloma jednostkami, to ciężko mi to opanować. Nawet mojemu komputerowi to ciężko opanować, bo widzieliście, jak się momentami tam przycinał. No niemniej jednak mi się podobało. Krótko rzecz ujmując. Czary Village'a, po prostu te piekielne wrota, to... No widzieliście, co to robiło z jednostkami wroga. Zaraz jak zobaczymy obydwie armie, to sobie zobaczymy, jak sobie poradziły poszczególne jednostki, bo tutaj mamy tylko wycinek w zasadzie. Aczkolwiek zobaczcie, ten mag z armii Zaominga zrobił zdecydowanie więcej niż sam Zaoming. Może to wynikać z tego, że on tam walczył z silniejszymi przeciwnikami, a tutaj mieliśmy jakąś magię rzucone na przykład na tych grasantów, nie wiem, ale podejrzewam, że tak właśnie mogło być.
Teraz sobie zobaczymy pełen obraz sytuacji. Sporo dusz się nałapaliśmy. Trochę hajsu. Jeszcze artefakty, natomiast tak. Już widzę, że się cieszę, bo udało mi się zrobić dobrą robotę płomieńcami. Co prawda tymi nie, ale ci tutaj, zobaczcie. 265 zabitych, 29, prawie 30 tysięcy obrażeń zadanych. A chciałem powiedzieć, ale to nic przy Wiliczu, natomiast jest to przy Wiliczu zdecydowanie, znaczy zdecydowanie, jest to przy Wiliczu więcej. Myślałem, że te dwa czary Wilicza po prostu zrobiły tam największą robotę. Ale nie, bo Wilicz zabił 249 swoją magią. Zadał przy tym 28 tysięcy, prawie 29 tysięcy obrażeń, czyli mniej niż pomiędzy. Trochę się cieszę, trochę nie, bo liczyłem na to, że Wilicz będzie tutaj głównym zwycięzcą, że tak powiem. Natomiast głównym zwycięzcą są płomieńce, którymi, jak mówiłem, nie do końca mi idzie zawsze w bitwach, bo boję się właśnie tego, że one będą raziły swoje jednostki. Tymczasem tutaj nie wiem, na ile ci te płomieńce zrobiły krzywdę naszym, ale nie była to taka krzywda, żeby była ona jakoś dla nas mega odczuwalna. Wrogów zabiły całą masę. Dalej, kto tu się jeszcze spisał bardzo fajnie? Wojownicy widzę chaosu. 82 zabitych. To jest na drugim. Nie, oni są na trzecim miejscu. Ci wojownicy chaosu, 103 ubitych. Później są oni, 82. Tutaj 76. Tutaj 74. A, grasanci też sobie fajnie poradzili właśnie. Ale zobaczcie, ci tutaj 103 zabitych, a ci tylko 14. 2800 zadanych obrażeń. Tu w ogóle zero. Co, nie braliście udziału w walce? Brali, ale widzę, te obrażenia były malutkie jakieś tam. Chyba znaleźli się w jakimś niefortunnym miejscu. Dobra. Bierzemy duszę, bierzemy hajs. Chyba, że sobie armię uzupełnimy. Nie, bierzemy duszę, bierzemy hajs. You cannot oppose chaos. No i Zhao Ming spierdziela, tak samo jak ta Min Xi. Myślałem, że się cofnie do Xen Wu, ale nie. Minęła ich tura. A więc pytanie, czy zaatakujemy Xen Wu, czy najpierw zaatakujemy sobie tą Min Xi, która pozostaje w trybie marszu, więc jest łakomym kąskiem dla naszych sił. Tymczasem Zhao Ming pewnie znowu będzie uciekał, bo chyba tam do niego nie dojdziemy. Ale mamy już prawie godzinę odcinka, także jak tylko będzie nasza tura, to już w sumie przyspieszę to. No, będzie nasza tura, to od razu to w zasadzie ten odcinek zakończę. Pesk czarny tam odblokował sobie drogę do chwały, tak samo Kagan. U Kagana muszę sprawdzić, co on tam dostał. Pokonano Zhao Minga, żelaznego smoka, szansa na zdobycie magicznego przedmiotu magicznego plus 10% i pancerz plus 10 dla całej armii. Więc spokój. Sakowie po raz drugi zbierają siły do ataku na osadę. Przecież już idziecie. Ale tak, Kaganie. Co tam u ciebie się wydarzyło? Droga do chwały? Niezniszczalne. Odporność na ostrzał 10%, bierna umiejętność pancerz chaosu. Odbicie obrażeń w zwarciu plus 30, szansa na zablokowanie ostrzału plus 20. Bardzo spoko, bardzo mi się to podoba. Dobra, tobie damy też punkty od razu rozwoju. To tak, weźmiesz sobie mistrza uników czy zabójcze ostrza? Zabójcze ostrze, bo masz słabszy atak w zwarciu niż obronę. I to go usługę chaosu jeszcze.
Natomiast Village, czyli tego Morkara wzmocnimy. Damy mu kolejne blizny weterana i damy mu zabójczy szturm. Jeszcze Hexus. Niego się odblokowało, tak jest to. I co tobie dać? Uziemienie? Transmutacja ołowiu to chyba nam coś dawało. Nie, to pogarszało. Pogarszało umiejętności wroga. A, dobra. To będziemy potem o to myśleli. Najpierw tą ścieżkę magiczną dokończmy. Tylko my może ulepszymy swoje jednostki. Odporność fizyczną i odporność na ostrzał. To się może przydać. Dobra. I tak, moi drodzy, sięgniemy Minsi. Sięgniemy Minsi. Tylko, że to już w następnym odcinku. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bitwę mieliśmy kolosalną. Tutaj już widzę, że cała pustynia spaczenia została przez nas spaczona dodatkowo jeszcze chaosem. W każdym razie mieliśmy kolosalną bitwę, którą trochę musiałem przerywać, bo inaczej bym nie ogarnął. Po prostu było za dużo jednostek na polu walki. No i w zasadzie to było najważniejszym, tak, w całym tym odcinku. Opowiedziałem wam trochę o tej wielkiej paszczy. No i w zasadzie głównie tyle. Kończę ten odcinek na ten moment. Widzimy się ponownie w piątek, bo tak jak wam mówiłem, już, znaczy pisałem w zasadzie, z Baldur's Gate 3 się wycofałem. Niestety oglądalność była zbyt niska jakby w stosunku do tego, czego się spodziewałem, także po prostu stwierdziłem, że szkoda mojego, waszego czasu, poświęcam się innym gierkom. No i tyle. Widzimy się w piątek przy kolejnych przygodach Villicza. Zaatakujemy sobie XNW albo tą Minsi. Jeszcze zobaczę, co w pierwszej kolejności. No i zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. Trzymajcie się. Cześć.